Powiat wrocławski wydał niezwykły przewodnik. Powiat wrocławski na dwóch kółkach. Znajdą tam Państwo trasy zarówno dla tych Państwa, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem, jak i dla tych, którzy są zaawansowani, już jeżdżą od dawna. My jesteśmy w Krakowianach, w niezwykłym miejscu. Ostatnia miejscowość w powiecie wrocławskim. Dla takich widoków warto tu przyjeżdżać, zmęczyć się i podziwiać. Na skraju Zaprężyna znajduje się malowniczy, głęboko wcięty wąwóz lesowy Czarny Jar. Miejsce niezwykłe, urokliwe i tajemnicze. Korzenie rosnących tu drzew ledwo trzymają się skarpy. Sprawia to niesamowite wrażenie o każdej porze dnia i pory roku. Nie można ominąć tego miejsca. Długołęce warto zajrzeć do kościoła świętego Michała Archanioła. Historia świątyni sięga XIV wieku. To tu umawiamy się na spotkanie, oczywiście z rowerzystą. Jeżdżę, skorzystam z roweru, bo mam trochę problemu z sercem, w związku z tym mój kolega profesor powiedział, jak się nie będziesz ruszał, to się w ogóle nie poruszysz kiedyś, więc się ruszam, jeżdżę, biegam, chodzę. Jest sporo tras rowerowych, w ogóle w powiecie mamy 22 trasy, ale aż z tylu nie korzystam, jeżdżę wokół komina, na dalekie trasy raczej nie. Bardziej jeżdżę po to, żeby pikawka dobrze chodziła. Nieco dalej z okolicznych pofalowanych wzgórz rozciągają się sielankowe wręcz widoki. To okolice Łoziny. To jest teren taki jeszcze typowo rolniczy. Nie ma tutaj jakichś zabudowań typu hal przemysłowych i dlatego jest on przyjazny człowiekowi i przyjazny dla oka. Wsiadamy na rower i jedziemy do Janowic. Tu ciekawym zabytkiem techniki jest stopień wodny, który powstał podczas drugiego etapu realizacji wielkiego programu kanalizacji Odry. Na początku XX wieku zbudowano 10 takich obiektów, w tym stopień w Janowicach z kanałem żeglugowym Odry. Ta woda, która obok nas tutaj jest, to nie jest główny bieg Odry, tylko kanał. Musimy pamiętać, że pierwotnie rzeka płynęła sobie meandrami, często odcinała te meandry, zostawiając starorzecza i miała taki dziki charakter. Dopiero regulacja z XIX i początku XX wieku sprawiła, że bieg wody rzeki wyprostowano, powstały śluzy do podpiętrzenia wody, żeby mógł powstać szlak żeglugowy. No, wygląda to teraz zupełnie inaczej niż pierwotnie. Ostatnia trasa numer 22 biegnie wokół całego powiatu wrocławskiego przez wszystkie siedziby gmin. Ma 200 km długości, ale z łatwością można tę trasę podzielić na kilka krótszych odcinków. Jej spory odcinek prowadzi ścieżką rowerową wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrocławia z Żernik Wrocławskich do Długołęki. Jaką trasę wybrać i dokąd pojechać, to warto sprawdzić w przewodniku i zawsze warto go mieć pod ręką. Katarzyna Sutnik, Echo24.